Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Motocyklicznie. Także jak już widzicie, w końcu udało mi się zakupić ten oto motocykl Suzuki SV 650 w kolorze niebieskim z 2023 roku. Jest to motocykl fabrycznie nowy. Kupiłem go za odzyskaną kasę z komunii. Oczywiście żartuję. No, także nie ma tak dobrze. Musiałem mu zbierać, ale się udało. Dałem za niego około 25 tysięcy złotych. Dlaczego mówię 25? A nie tak jak jest na stronie producenta, cena 30 tysięcy tam 900. A no właśnie dlatego, widzowie, że to jest kwota brutto, tak? 6 tysięcy zapłaciłem samego podatku VAT dla Państwa. No, czy to dużo, czy to mało, no to już Wam zostawię do oceny. W każdym bądź razie to jest motocykl, który tutaj widzicie. To jest najtańszy japoński motocykl na pełną kategorię A. Tutaj za bardzo nie będę się wywodził o szczegółach danych technicznych. To sobie tam można wyczytać w internecie bez problemu, ale łatwo zapamiętać. Prędkość VMAX ma 200 na godzinę, 200 kg też waży, 650 pojemności, 73 konie mocy. Także w miarę łatwo to zapamiętać. Takie najważniejsze informacje. No dzisiaj postaram się tak zrobić taką szczegółową prezentację. Także informacja dla nowych widzów. Zachęcam do subskrypcji oraz polubienia filmu. Tak więc od czego by tu zacząć? Może standardowo od przodu. Tak tutaj się prezentuje. Tak się zastanawiałem, o co chodzi z tą naklejką. Myślałem, że tu są jakieś winy i tak dalej, ale tutaj jest informacja o poziomie hałasu, przy jakich obrotach i przy jakiej prędkości. Taka ciekawostka. No, rama ładna, kratownicowa, rurowa. Powiem Wam, że ja go nie widziałem na żywo w salonie. W salonie był czarny. A tego widziałem tylko na zdjęciu i na zdjęciu powiem Wam, że ta rama i felgi, bo to jest ten sam kolor, wyglądały tak jakby były takie brązowe, nie? I powiem Wam, no spoko, no bo ten odcień niebieskiego jest ładny. Także no i tak wezmę go w tym niebieskim, nie? Z tą ramą, ale powiem Wam, że pod światło to widać, że to tak jakby był bardziej złoty, a nie brązowy. Brązowy byłby taki ciemniejszy, a to jest już taki bardziej pod złoty podchodzi. Oczywiście jest motocykl trochę mokry, no bo jak pan mi go przywiózł z salonu, no to trochę deszcz padał, także jest to troszeczkę mokry. No ale najważniejsze, że się udało go kupić. Byłem w salonie 20 chyba 6 czerwca. No dzisiaj mamy 10. Nie, 11 dzisiaj jest. Dzisiaj jest 11 lipiec i już motocykl został przewieziony. Oczywiście czekam jeszcze na homologację do rejestracji, tak? No bo muszę zarejestrować. Ramkę sobie zamówiłem już do niego. Tak. W salonie sprzedawca zaproponował mi gmola. Także widzicie, że tutaj jest taka dodatkowa rurka SW Motecha. Fajny gmol, bo nie jest duży i nie psuje jakoś bardzo wyglądu, a zabezpieczy. No, Suzuki SV, chłodnica jest dosyć szeroka, także też będę musiał pomyśleć nad jakąś osłoną. Tak to tutaj wygląda. Powiem Wam, że nie było to tanie, no bo 1000 zł dałem za to, za tego gmola. W 125 powiem Wam, że to by no już dziwnie wyglądało, bo dlatego zdecydowałem się na crashpady, bo tamto no ten motocykl był mały, tak, bardzo, a tutaj
Mototok jest dużo większy, dużo fajniej to wygląda jeszcze. Rama jest też rurowa, także to się fajnie komponuje ten gmol. Tutaj panowie mi w salonie od razu to skręcili i tak mi go przywieźli. Także lampa jest standardowa na żarówkę H4. I na dole jest pozycyjne światło. Oczywiście niektórzy powiedzą, że a jak to nie ma LEDów, kurczę, nowy motocykl, wstyd. Ja wam powiem, że to jest żaden problem odkręcić śrubki, zdjąć lampę, wyciągnąć żarówkę i kupić sobie żarówkę, jaką chcemy. Bo są żarówki LEDowe, są białe, są standardowe żółte. Tu jest chyba żółta założona. Także no, mamy dowolność pełną tutaj. Żarówka kosztuje grosze, a taka lampa LED, no jednak ma tą swoją wadę, że jak się zepsuje, no to już trzeba całą wymienić. Co już nie kosztuje grosze, to po pierwsze, a po drugie, światło LEDowe, nie wiem czy wiecie, ale ono bardzo odcina. Odcina tą no, smugę tą światła, tak? Że po prostu za tym zasięgiem tego światła, no już jest totalna ciemność, tak? A tutaj jednak to światło jest tak rozpraszane, że jednak no zobaczę, pomyślę na jakąś tam trochę mocniejszą żarówkę sobie założę, jakąś białą, żeby to ładnie wyglądało i też będzie git. Niektórzy widziałem tam na jakichś angielskich kanałach montowali takie lampy LEDowe, akcesoryjne. Ja tutaj nigdzie nie znalazłem tego. Na jakichś tutaj polskich tych portalach takich lamp, to jest chyba na zagraniczny rynek robione, a nie na polski. Także a w ogóle powiem wam, że bardzo fajna jest ta lampa, bo jest bardzo duża. Nie wiem, czy to na filmie będzie dobrze widać, ale jest bardzo, bardzo duża. To już nie jest jakiś tam malutki motocykl. Fajne jest to, że kierunkowskazy też są już inne niż tam miałem w GSX-ie. Tam tą żarówkę było widać z daleka, a tutaj tej żarówki nie widać, one bardzo ładnie świecą. Tam później wam pokażę to wszystko, oświetlenie i tak dalej, i dźwięk silnika, to później zobaczymy. Klamka jest regulowana. Tutaj trzeba delikatnie odciągnąć i wtedy kręcimy. Mam na trójce ustawione i uważam, że tak jest spoko. Oczywiście jak to fabryczny motocykl, trzeba ustawić sobie, bo jest duży luz tutaj na tej śrubce. Ja to już pokazywałem na kanale. Muszę to sobie ustawić, no bo to by mnie denerwowało. Oponki mamy Dunlopy, model Road Smart. Tarcze oczywiście dwie, także tutaj, no nie wiem, nie jeździłem nim jeszcze, bo też nie mogę, no nie mam tablicy, także nie wiem, jak tutaj jest siłą hamowania. Jazdy próbnej powiem wam, że no niestety nie udało mi się zrealizować, mimo że byłem umówiony, no bo SV-ka nie wróciła do salonu w tym dniu, którym byłem w Gdańsku, a no bo oczywiście salon jest w Gdańsku, najbliżej, tak w Słupsku nie ma. A powiem wam, że no niestety robić 120 km i no, żeby się przejechać motocyklem i później wracać i ten, no to tak było bez sensu trochę. Ja sobie na niego usiadłem. Na tym motocykl tam, który już był sprzedany, był w kolorze czarnym, był dla mnie wygodny. Tutaj fajnie jest to, że jest zbiornik ładnie wyprofilowany, nic tam tutaj nie wadzi, żadne plastiki, tak, nie tak jak jest to na przykład w MT-07, tam to jest, powiem wam, trochę tragedia, bo tam są tak te plastiki, że te nogi mam jakoś tak dziwnie szeroko i to mi się nie widziało. No także zdecydowałem się właśnie na SV-a. Może nie tylko ze względu na cenę, ale na to, że jest to fajny, klasyczny, ładny motocykl w fajnym kolorze. Ten niebieski naprawdę robi robotę. W dodatku jest to prosty silnik. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Część rzeczy może tam samemu zrobić, pogrzebać sobie, że tak powiem, jakś tam doposażyć go i tak dalej. Z obsługą nie ma problemu. Druga sprawa, na co zwracałem uwagę przy wyborze motocykla. Nie wiem, czy pamiętacie, jak było w GSX-ie, ale tam były dwie małe kanapy z takim plastikowym przedzieleniem, nie? I powiem wam, że to jest ładne, ale totalnie niefunkcjonalne. To znaczy, na przykład wyciągnięcie akumulatora na zimę, czy
czy na przykład wymiana filtra tam, to była istna tragedia. Powiem wam, że to naprawdę było miejsca bardzo mało. Czasami się tam coś, znaczy nie uszkodziło, ale tam przeszkadzało coś, coś trzeba było odsunąć i tak dalej. No tam ciężko było to ten. Ja tu wam zaraz pokażę, jak to pod kanapą wygląda. Bo nie wiem czemu, ale jakoś te kanały motocyklowe, które prezentują motocykle, jakoś nie chcą pokazywać motocykla, jak wygląda chociażby pod kanapą. Dla mnie to jest ciekawostka i fajnie coś takiego zobaczyć, jak oglądam jakiś motocykl, który mnie interesuje. Nie wiem czemu tego nie pokazują. Oczywiście jest naklejka Suzuki Assistance. Gdybym robił przeglądy te w ASO, tak gwarancyjne. Nie wiem jeszcze co do ceny, się tam zadzwonię w międzyczasie, się zapytam i zobaczymy, jak to tam będzie, ale pewnie tanio nie będzie. No, w 125 mi wołali 600 za pierwszy przegląd. Także no nie wiem, czy ja tą gwarancję będę na niego też utrzymywał, czy jednak dam sobie spokój, zobaczymy. No, w tym sezonie postaram się go jeszcze, tam mam 2 miesiące sezonu tego ciepła, to postaram się tam go jeszcze chociaż dotrzeć. Według instrukcji pierwsze 800 km docieramy nie przekraczając 5000. Tutaj pokażę licznik od razu. O. Jakoś tak miałem kluczyk chyba nie do końca wsadzony, dlatego nie chciało mi. Nie przekraczając 5000 robimy 800 km, potem nie przekraczając dychem, to już jest prawie, że cały zakres, to robimy następne 800, no i później już full petarda, że tak powiem, pełna moc. No, co mi się w nim jeszcze podoba? Oprócz tego, że kanapa, no może nie jest jakaś mega miękka, tak, ale i tak wygodniejsza niż miałem, w tym to miałem całkowitą deskę w GSX-ie. Oprócz kanapy, podoba mi się to, co widzimy tutaj. Tu od razu widać, że to jest konkretny tłumik, duży. No może nie jest jakiś ładny bardzo, no jak akcesoryjny chociażby, ale jest fajny, duży, widać, że jest, tak? A nie jak to na przykład robi Yamaha, ten tłumik gdzieś się kończy, kurczę, tam gdzieś jest, gdzie jest tutaj katalizator, no jakaś masakra, powiem wam, że tego tłumika praktycznie nie widać. Dla mnie, ja tak uważam, że w motocyklu musi być widać duży zbiornik, ramę, jeżeli to jest naked oczywiście, no to musi być widać ramę i tłumik, to jest najważniejsze. To w motocyklu musi być widać, kurczę, a nie jak to robi Yamaha, nie wiem, czy to chodzi o ekologię, czy nie, no nie wiem. No jakoś Suzuki spełnia normy, no inaczej by nie był dopuszczony. Oczywiście zawieszenie, to jest no chyba jego największy minus, bolączka, bo jest, no nie jest to upside down, jest dosyć miękkie, nie wiem jak się będzie zachowywało w trasie, dam wam znać. Jest to miękkie zawieszenie, klasyczne, standardowe, proste, bez regulacji oczywiście, ale powiem wam, że na plus, jeżeli w upside down mamy obudowę, tą obudowę u góry, tak, a lagę mamy na dole, to jeżeli uszczelniacze się kończą i zaczyna cieknąć olej, to leci wam idealnie na hamulce, nie? A tutaj tego nie ma, bo laga, ok, jeżeli uszczelniacz puści, będzie mokra, ale olej wam tutaj w większości zostanie, tak? A nie spłynie wam z upside downa, tak? Na hamulce, na tarczę, nie? Co jest niebezpieczne. Także nawet jeżeli wam, nie wiem, w sierpniu się zaczyna już pocić laga, to możecie sobie sezon dojeździć i bez problemu nic się nie stanie. Nie będzie takiego czegoś, że tam wam hamulce przestaną działać. Ten, a w upside downie, no to trzeba to od razu robić, bo wszystko wam ścieknie na dół, nie? Także no to jest też jednak plus tego prostego zawieszenia klasycznego, co jest obudowa na dole. To oczywiście zaciski Tokiko, nie jakieś tam Brembo, nie Brembo, ale powiem wam za to, że dobrze, że są dwie tarcze, nie tak jak to Kawasaki teraz robi 500, że jest jedna tarcza tylko. No, no wiecie, no dobrze, no niby to jest, ktoś powie, że są skuteczne i tak dalej, ale z drugiej strony wam powiem, że no trochę wstyd, tak? No kurczę, motocykl już trochę większej pojemności, kurczę, i mieć dalej jedną tarczę, no to surowskie piątki, 400, no to tam mogą mieć, ale kurde 500, 600, no to już powinno być dwie moim zdaniem. Nawet jeżeli nie są jakieś tam bardzo duże, no to powinno być, mi się wydaje, dwie. Co jeszcze z takich mankamentów, oprócz tego zawieszenia, że jest takie proste i no ale w sumie przez to tanie, tak? To zauważyłem, lusterka są, nie wiem czy tu będzie widać, znacznie
szerzej są od gdzie się kończy kierownica, tak? Są znacznie szerzej. Także przy jak to się mówi, przy jeździe między samochodami, tak, w korku, no trzeba uważać, trzeba zwracać na to uwagę. No i nie wiem, jak tutaj u mnie będzie to, jak mi to będzie szło. No zobaczymy. Na razie no jeszcze nie jeździłem, także no nie wiem. No jest dosyć jest szeroko, nie? W Sorwesce piątce wam powiem, że tam on był tak wąski, że no lusterka miałem równo z kierownicą, a kufry były minimalnie szersze niż lusterka, także tam on przechodził z kuframi nawet między samochodami bez problemu. Ten, nie? Tutaj nie wiem, jak będzie z tymi lusterkami, czy przypadkiem mu jakieś lusterko samochodu nie zahaczę wtedy. No, nie wiem. Muszę to zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Nawet sobie na podwórku jakiś test zrobię, postawię dwa samochody obok siebie i tak zobaczę, jak to będzie wyglądało. Tak z ciekawości. Co jeszcze tutaj jest? No, takie rzeczy jak, nie wiem, dźwignie czy ten, no to są kwestie ustawienia, także tutaj nie powiem, czy to jest coś wadą albo zaletą, no bo to jest kwestia już indywidualna. Tutaj są regulacje, no nawet widzę, że jest identyczna niż w 125, także można sobie wtedy podciągnąć troszeczkę wyżej, tylko trzeba pamiętać o sprężynce, która jest tam do światła stop. No, także to jest w ogóle te podnóżki, to nie licząc tego tutaj tego odszczepienia, to są praktycznie chyba takie też jak w C5. Fajne jest to w nim, że zbiorniczek płynu jest już taki, że tak powiem, prostokątny z dekielkiem na śrubki. Nie tak jak w Solwyce 5, tam miałem okrągły taki, taka jakby nakrętka plastikowa. To było tragiczne, bo tam trzeba było naprawdę fest dokręcić, a i tak tam troszeczkę podciekał. Musiałem tam zakombinować, jakąś uszczelkę dałem czy coś, żeby to nie ten. No, po prostu jak to ruszyłem, no to już było ciężko to dobrze dokręcić. A tutaj jest to fajnie zrobione, że te kwadratowe zbiorniczki są prostokątne, są dużo lepsze. Co zauważyłem jeszcze? Zmiana odnośnie Storowskiej Piątki. No, oczywiście nie silnik, wiadomo, że jest większy, ale śruby to są torksy. W Storowskiej Piątce miałem wszędzie imbusy, a tutaj widzę, że są torksy. Na szczęście tam jakieś klucze mam, ale widzę, że chyba tylko ten dekl silnika jest z torksów, bo tutaj reszta to są jakieś osłony i ten to są imbusy, także luz. No. Filtr oleju jest tutaj na dole, na wierzchu. Ściągamy go elegancko przy wydechu. Jak będziemy zmieniać to wtedy jest łatwy dostęp. Tutaj jest pompa wody. Wentylator jest tutaj z brzegu. Jeden chyba. Chyba jeden jest. No, chłodnica jest naprawdę szeroka. Tak trochę dziwnie, bo jest tutaj jest wąska, nie? Nie jest aż tak szeroka. Znaczy, nie jest aż taka długa, tylko jest tutaj szeroka, nie? No. Także trzeba będzie pomyśleć nad jakąś osłoną. No. I nie wiem, co tu jeszcze takiego, co zauważyłem. No, okienko jest do oleju, tak jak w Solesce piące, tylko jest chyba trochę większe. I tutaj są kreski do sprawdzenia stanu. No. Oczywiście. Na bieżąco, jak będą nowe filmy, będziemy go tam serwisować i wyposażać, to oczywiście wszystkiego się tam też stopniowo dowiecie, tak jak ja, no bo ja też tutaj wszystkiego jeszcze nie wiem. Wlew to jest żywcem ściągnięty ze wszystkie piątki. Oczywiście. Nawet bym się nie zdziwił, gdyby kluczyk pasował. No. Także, nie no, ten kolor naprawdę niebieski robi robotę. Fajnie jest to, że te rury jednak są takie bardziej właśnie pod złoty to podchodzi, a nie jakiś taki brązowy, ciemny czy coś. To naprawdę fajnie wygląda na żywo. Super. No. Więc zaraz go odpalimy, to pokażę wam jeszcze. Oczywiście w stacyjce jest to samo, co było w 105, czyli przekręcamy. Tu mamy blokadę, tak? W lewo, a jeszcze raz w lewo, no to jest na
na postojówce wtedy, nie? No. Wtedy zabieramy kluczyk. A światło świeci, nie? No, także. No trzeba na to zwracać uwagę, na przykład przy blokowaniu motocykla i w garażu, że i ten no to, żeby nie zostawić go na tych światłach podstojowych. No widać, tak? W garażu zazwyczaj jest ciemniej niż na dworzu. A po drugie tutaj to nie jest tak, że działa sobie tak łatwo, tylko tutaj jednak widzicie, jak trzeba zablokować kierownicę, to trzeba wcisnąć kluczyk i wtedy przekręcić blokadę. A postój to działa już tak normalnie, nie? No. No, także. No. Kontrolki tutaj są. Wyprostuję, żeby było ładnie widać. Takie, że mam ABS. Oczywiście on zniknie podczas jazdy. Kierunkowskazy. Lewy, prawy. Awaryjne oczywiście też są tutaj w przełącznikach. Przełączniki są takie same jak 45, poganiacz. Światła drogowe są tutaj. Kontrolka luzu oraz zapiętego biegu. Prędkość. Na dole mamy tutaj tą kreską mamy poziom paliwa. Tak mi się wydaje, że będzie chyba co 2 litry kreska szła. Ostatnia będzie miała 4, ale to jeszcze zweryfikuję. Poziom płynu chłodniczego, nie poziom, przepraszam, temperatura płynu chłodniczego. Tutaj w połowie zawsze ta kreska powinna zatrzymywać. No i ładny obrotomierz, tak, tutaj na całym tym. Nie wiem, czy ma i chyba tego nie ma. Słyska piątka to miała. Light shifter, taka kontrolka, którą się tam ustawiało, że po przekroczeniu pewnych obrotów ona zaczęła wtedy mrygać, żeby zmienić bieg. No taki bajer, ale w GSX-ie to miałem, tutaj tego nie widzę. Oczywiście godzina. Z tej strony mamy przycisk do tych właśnie tripów, tryb A, tryb B. I tutaj jest jakieś zera, nie wiem co tu chodzi, no jeszcze musiałbym tam w instrukcji sobie doczytać. I mamy przebieg całkowity. Z drugiej strony przycisk to mamy tutaj AVG. To jest spalanie w litrach na 100 km. I ładowanie akumulatora, tak? To też miałem w GSX-ie. I range, czyli zasięg, jaki zrobimy na tym zbiorniku paliwa, na tym paliwie, który mamy w zbiorniku, tak? No i to w sumie wszystko. I spalanie, to jest fajnie, że jest w litrach na 100 km normalnie, a nie jak w GSX-ie miałem, ile ja kilometrów zrobię na 1 litrze paliwa, nie? Czy tam zrobiłem średnio tak 30, 32, 35, bo tak on mi palił 3 litry, nie? No, także to tak było tam odwrotnie, a tutaj jest tak, że tak powiem normalnie, że jest w litrach na 100. Spalanie według opinii tutaj jest między 4 a 5 litrów. Oczywiście ja to zweryfikuję jeszcze po swojemu. Tutaj pompa standardowa. Tutaj jest w 45 miałem podobną, tylko nie wiem czy nie mniejszą. Ten wyłącznik zapomnę to samo. Lusterka, powiem wam, nawet nie wiem, czy nie są też te same, co w GSX-ie, tylko że są właśnie chyba większe pałąki dane. Tutaj są te większe pałąki, możliwe całkiem. Dlatego one są po prostu dłuższe, nie? Znaczy, no tutaj szerzej za kierownicę wystają. No, o regulacji dźwigni mówiłem już. A sprzęgło oczywiście, no nie ma regulacji. Ale to już jest kwestia, wiadomo, akcesoriów. I powiem wam jeszcze w ramach ciekawostki, dlaczego producenci tak robią. Dlaczego producenci nie wyposażają motocykle, Japończycy przede wszystkim, tak? Nie wyposażają motocykli. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że jedna osoba chce mieć to, a druga tego nie chce, tak? I dlaczego producent ma narzucać coś komuś, nie? Także każdy sobie wtedy doposaża tak jak chce, jak go stać i czy uważa, że to będzie potrzebne, czy nie, tak? Także to jest bardzo mądre podsunięcie. Ja też bym nie chciał mieć tak full doposażonego motocykla, bo połowy rzeczy bym na przykład nie chciał, a za to bym musiał płacić, tak? Na przykład. Więc to jest tego typu kwestia. I dlaczego kupiłem motocykl nowy? Powiem wam, chciałem kupić używkę oczywiście, no bo motocykl wiadomo, że jeździ tam pół roku, tylko w ciągu roku, tak, że tak powiem. Chciałem kupić używkę, ale no niestety te motocykle, które przyjeżdżają z Niemiec, tam nawet 2-3 letnie tylko, no to tam mają śmiesznie niskie przebiegi.
I też niewiadomy stan pochodzenia tego motocykla. Najczęściej to są no nie jakieś tam wypadkowe, tak, ale no to są testówki, tak, na najzwyczajniej w świecie, tak, one po prostu są sprzedawane tutaj. Handlarze je ściągają, bo tam są tańsze wtedy, taniej są wystawiane i tyle. A tutaj handlarze sprzedają je jednak, no bo tu są jednak młode roczniki, a są tańsze niż fabrycznie nowe, tak. No ale ten. Druga sprawa, jak znalazłem znowuż jakiś z polskiego salonu, no to był 18 właściciel, tak. No i teraz nie wiadomo, czy kurczę, kto jak dba i tak dalej, nie. A jak znowuż był jakiś motocykl z polskiego salonu, tam pierwszy właściciel czy drugi, no to znowuż cena była kosmos. Cena była prawie że taka jak nowy, nie? I to już nie tylko SV-ki szukałem, tak ogólnie patrzyłem różne motocykle turystyczne. Turystyczne, powiem wam, mają ten mankament, że no dobra, są wygodne, wysokie, fajne, osłona przed wiatrem i tak dalej. Ale no, one są ciężkie, toporne, takie wiecie, nie chce się tego wyciągać z garażu. Ja uważam, że motocykle turystyczne są dla tych, których stać na to, żeby mieć więcej motocykli niż jeden, tak, w garażu. Tak, i mają na to miejsce. Sportowych motocykli raczej bym nie chciał, z tego względu, że nowe są dość drogie w zakupie. W dodatku kwestia wygody, tak, no to już jest no różnie, tak, bo niektóre są takie, że tylko udają sportowe motocykle, tak, że mają tą wygodną pozycję i tam parę owiewek i tyle, nie? Ale no znowuż, no cena jest kosmos. Z drugiej strony używane, no to wiadomo, że tam po torach jeżdżą, są upalane, przewracane, różne rzeczy się z tym dzieją. No ciężko jest, powiem wam, trafić. U nas w pomorskim akurat województwie, jak szukałem, no prawie nie ma nic sensownego, nie? Są albo jakieś takie stare jakieś już takie zmęczone życiem motocykle, albo no mówię, za horrendalne pieniądze, no bo ktoś jak doposaży go, no to już kurczę, wystawi go praktycznie tyle, co nowy kosztuje, nie? No a ma przebiegu kilkadziesiąt tysięcy, no to się mija trochę z celem, nie? Moim zdaniem. No nie wiem, no może wy macie inne zdanie, no. Ja uważam tak, że no no kupiłbym doposażony, tak, no, ale nie za wszelką cenę, nie za każde pieniądze, tak. Uważam, że tutaj za tą SV-kę, fabrycznie nowy motocykl, tak, którego jestem pierwszym właścicielem, a nie 18, uważam, że te 30 tysięcy z tym podatkiem VAT, no to te 30 chyba jeden dokładnie, no to nie jest wygórowana cena za 650, 70 koni, no to też nie będzie to jakiś muł, tak. Oczywiście on tam ma około chyba 4 sekund do setki, także no wiadomo, że jakieś tam litry, no to będą go łykać, to się rzeczy, tak, no ale to też no, nie będzie taki jakiś tam muł, nie? I powiem wam, dlaczego, pewnie się zapytacie, dlaczego sprzedałem w ogóle sureckie piątkę, bo takim chwaliłem i w ogóle byłem z niej zadowolony, doposażyłem ją i dlaczego ją sprzedałem? Powiem wam tak, że wszystko było ok. Prędkość max wcale nie była taka zła, bo było tam 100-110 na godzinę, powiedzmy, to była taka realna prędkość max, że się tak przyjemnie jechało i w ogóle. Jechało mi się nim fajnie, wygodnie. No jak sobie to siedzenie oprzyjem, to już było też miękko i było spoko. Ale powiem wam, no, największym mankamentem sureckiej piątki to właśnie nie jest właśnie prędkość maksymalna, jakaś tam niska masa, nie wiem, obroty, jak niektórzy mówią, czy cokolwiek. Największym wrogiem sureckiej piątki, moi drodzy, i tu nie jest tam cena duża za nowy czy coś, nie. Największym wrogiem sureckiej piątki jest podatność na wiatr. Jest bardzo, bardzo podatna na wiatr. Jak tylko wieje w naszą stronę albo gdzieś jakiś boczny wiatr, to strasznie buja. Albo po prostu wtedy zwalnia i trzeba jechać na tej piątce tam około 80 na godzinę wtedy tylko, nie? No, a poza tym z GSX-a byłem zadowolony, no. No i też to, że mieszkam na Zatupiu, no to jest Słupsk, okolice, no wszędzie daleko, kurczę. Żebym mieszkał, nie wiem, w Trójmieście czy w okolicach, no to miałbym wszędzie blisko, fajnie. Sobie pośmigałbym na tej sureckiej piątce i byłbym zadowolony i bym go pewnie nawet jeszcze nie sprzedawał. A tutaj, kurczę, no wszędzie mam daleko, no jednak większy motocykl mi się przyda. No i korzystając z tego, że zdałem prawko też za pierwszym razem, no to też, żeby nie leżało się, nie kurzyło, to sobie będę z tego prawka korzystał.
filtr powietrza jest pod zbiornikiem, z tego co widziałem na filmikach. Te fajnie jest, bo trzeba odkręcić oczywiście tą śrubę. Tutaj chyba jeszcze tutaj śrubkę i no chyba jakieś dwie albo trzy śrubki. I tam chyba z przodu jedna jest tutaj. I tutaj odchylamy sobie owiewkę z obu stron oczywiście. I zbiornik podnosimy do góry i tam mamy airboxa. Także filtr powietrza też bardzo łatwo wymienić, nawet łatwiej niż tam. Tam niby miałem pod kanapą, ale tam miejsca tu było tragicznie mało, nie? Fajne jest w ogóle to, że w 405, że... w 405. No mówiłem o niej i tyle mi się skojarzyło. W SV-ce, SV650, tak powiem. Fajne jest to, że tutaj to siedzenie jest tak wyprofilowane, że on wydaje się wąziutki, nie? On naprawdę się wydaje wąziutki. Nie tak jak w MT-07, ten zbiornik tam był i te plastiki i to wszystko tu było takie kurcze, szerokie, że tak, no nie podobało mi się to, nie? W ogóle już pomijając fakt, że tam stacyjka jest dziwnie, bo wyświetlacz jest fajny, duży, a stacyjka jest z tyłu, nie? No tak, tak trochę kurcze po chińsku to zrobili w MT-07. Druga sprawa, na przykład. Tam jest lampa przednia, to jest dosłownie taka, tak? I niech ona się zabrudzi owadami, no to już ja nie wiem, czy tam w ogóle światło będzie dobre wtedy, nie? No. Dlaczego nie wziąłem Horneta? Właśnie, teraz jest, powiem Wam taką ciekawostkę. Jest szał na te Hornety. Te 750 oczywiście mówią o tych, nie? Bo kosztują 34 tysiące, no 4 tysiące bym musiał dorzucić, gdzieś około 4-5 tysięcy. No to w sumie już tak niedużo, tak? By musiał dorzucić i by miał Horneta, tak? Gdzie Hornet tam ma kontrolę trakcji, tam ma już wiadomo taki wyświetlacz, tam ładniejszy, większy, tak? I ten jest szał na te Hornety i powiem Wam, że no z jednej strony no niby ok, tak? Fajny motocykl, ale z drugiej strony no trochę przekreślało go ta kanapa dzielona, tego ja nie lubię. No i z drugiej strony powiem Wam, że to nie jest żadna frajda, kurczę, widzieć co drugi motocykl na mieście, taki jak mój, tak? No SV-ki też się sprzedają, tak? No też to są jednak tanie motocykle i no, też się sprzedają, ale jakoś powiem Wam, że ja ich dużo nie widzę na mieście albo gdzieś tam nawet na Gdańsk jak się przyjadę, tak? Wszędzie widzę tylko te Zetki, Kawasaki, tak? Nakedy, no mówię, jakieś tam sporty, jak Hondy, to sportowe przede wszystkim jeżdżą i tak, no tego jeździ dużo, nie? No i te Hornety właśnie, bo teraz jest szał na nie. A tych SV-ek powiem Wam, że aż tak dużo nie jedzie. Ja sobie go tak spersonalizuję, już fajną nawet owiewkę mam zapisaną w ulubionych, także sobie tam w międzyczasie dorzucę owiewkę. No, osłony chłonicy muszę obowiązkowo, tank pada, no to są, będą takie chyba pierwsze zakupy do niego. W międzyczasie oczywiście jakiś tłumik wleci. Nie wiem, albo Dominatora zobaczę, albo no ten Leon Vinci jest trochę drogi, bo dwa chyba tysiące w salonie mi tam proponowali do niego, no trochę drogą. Dominatory z tego co kojarzę tam są tańsze, bo chyba koło tysiaka. No, także zbiornik paliwa, no fajnie, bo w końcu jest duży, tak? No, w 405 to był dramat, bo tam miał tylko 11 litrów, gdzie tankowaliśmy i wyjeżdżaliśmy, że tak powiem, tylko 8-9, tak? No bo wiadomo, że paliwa nie wyjeżdżamy do końca, tak? A tutaj jest w końcu jest dosyć sporo, bo jest koło 14 litrów, tak? No tam 13,8, 14,2, jakoś tak, no tak koło 14 litrów, nie? Ja już mówię, że 14 litrów jest, nie? Paliwa, nie? Także no przy spalaniu te 4, no dobra, dajmy na to górną granicę 5 litrów, tak? No to robimy jakieś 250 km bez niczego, no. Także no tutaj zaokrąglając oczywiście, tutaj nie pokażę Wam z bliska, bo tego nawet w salonie nie widziałem. Tutaj takie jakby chrobowate, nie chrobowate, tylko taka naklejka jest jakby, taka szachownica jakby. Nie wiem, powiem Wam czemu oni tutaj nakleili to, bo to jest żadna osłona, bo przecież nogi mamy tutaj dalej, a jakoś tak ładnie to nie wygląda. Także, no kiedyś te SV-y, te pierwsze generacje to miały problem z ramami, nie? A tu jest to naprawdę ładnie spawane. No. Także pokażę Wam jeszcze, póki pamiętam. Tutaj jeszcze łańcuch. No spory, nie wiem, nie pamiętam ile ogniw, to tutaj jest amortyzator. No jest dosyć miękki zawsze, jest bardziej tutaj na komfort nastawione. No ja też nie będę tutaj na te tory się wybierał i jeździł. Powiem Wam, że tory mają ten mankament, że
uczą nas takich nawyków, które przenosimy chcąc nie chcąc na ulicę, nie? I w ten sposób się właśnie biorą wypadki. No o tym tam może nagramy kiedyś odcinek, na razie tylko skupimy się na prezentacji motocykla. Dobra, otworzę jeszcze kanapę, tylko nie wiem, czy nie będę potrzebował dwóch rąk. Tutaj jest zamek i przekręcamy w prawo. W prawo i wtedy trzeba ją tutaj za ogon złapać. I delikatnie pociągnąć tutaj do siebie. I wtedy kanapa ładnie schodzi. Tutaj mam, tak ona wygląda tutaj z tej strony, no. No wiadomo, że to jest oryginał fabryczny. Te Suzuki SV650X, nie? One są takie, że tutaj mają takie jakby paski, takie przeszycie fajne. Ja nie wiem, co zrobić z tą oryginalną jeszcze. Pewnie tam ją obszyję też w zimę najprawdopodobniej, ale jeszcze nie wiem, jaki wzór, coś pomyślimy. No i tak tutaj wygląda. No oczywiście akumulator jest fajny. Tutaj dostęp do niego. Elegancko można go wyciągnąć. Tutaj są bezpieczniki, tak. Ta skrzyneczka z bezpiecznikami to jest taka sama, jak w 45 miałem. Co ciekawe, tutaj na wierzchu jest chyba pompa paliwa. Taka okrągła puszka z takimi wężami. To mi tak najbardziej przypomina pompę paliwa, ale no pewności 100% oczywiście nie mam. I klucze tutaj. Jakieś tam pewnie imbusy. Nie wiem, co tam jest. Tam nie otwierałem tego jeszcze. No, także tak tutaj wygląda pod kanapą. To jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Dużo fajnie, to jest wygodnie, bo tylko kluczyk sobie ściągam. I tu są te haczyki właśnie takie, że trzeba, dlatego tą kanapę trzeba, przy wyciąganiu trzeba troszeczkę do siebie pociągnąć, żeby te haczyki właśnie uwolnić tam, nie? No. I tutaj zakładam, pamiętając, żeby dobrze przylegała. No jedną ręką trochę ciężko to zrobić. O, udało się, ładnie wskoczyła. Bo chciałem wam jeszcze kluczyk wyciągnąć i odpalić go na sam koniec. O, także nagroda dla wytrwałych widzów. Więc tak, przekręcamy. Oczywiście takie głośne buczenie komputera to musi być zawsze. I motocykl ma, tak jak 45 miała, Easy Start System, tak, czyli bez sprzęgła, tylko przytknę palca i on sobie sam zakręci tyle, ile będzie potrzebował. Nie muszę trzymać, jak to w Hondach, czy tam w innych motocyklach, tego startera, nie? Także to jest fajne, to jest wygodne w Suzuki. To jest naprawdę, no ktoś powie, że no bajer, ale to jest akurat przydatny bajer. To już spadło do dwóch kresek. Poziom zagrzania silnika, tak, płynu, no bo rozgrzałem go wcześniej, no teraz trochę nagrywałem tutaj, ten to ostygł. Dobra, no to odpalę go, zamknę się i posłuchacie sobie, jak tutaj on pracuje. I w międzyczasie wam tutaj włączę też światła, żebyście sobie zobaczyli, jak to oświetlenie też wygląda.
Dobrze, to na sam koniec dźwięk silnika. Także dzięki wielkie za oglądanie do końca materiału. W następnym odcinku, bo chcę też zrobić taki odcinek, już się od jakiegoś czasu zbieram do tego. O czym ja miałem? Kurczę, zapomniałem. Dobrze, no to następny odcinek będzie niespodzianką. No, także dzięki wielkie za oglądanie. Zachęcam oczywiście do polubienia filmu oraz subskrypcji. No. Także do następnego. Siemka.